Jak uważasz, czy w Polsce jest kobieca solidarność? Nie. Nie ma. Czy kobiety sobie zazdroszczą i są zawistne dla siebie, wobec siebie? Myślę, że jest jakaś duża doza tego, o czym mówisz. A szkoda, bo byśmy miały naprawdę wielką siłę i byśmy były ogromną potęgą, bo Polki są bardzo mądre, bardzo bystre, bardzo kreatywne. Na mapie całego świata, jeżdżąc po świecie, obserwuję inne nacje, inne państwa i inne kobiety, to my się wyróżniamy na tym tle niesamowicie. A nie możemy nic osiągnąć, dlatego bo wszyscy ciągniemy się na dół i jakby nie wspieramy nawzajem. Przez co zabieramy sobie cały potencjał i siłę. A co mogłabyś się radzić takim kobietom, takim zazdrośnicom? No właśnie to, co dzisiaj powiedziałam na przemówieniu. Ja myślę, że to moje przemówienie, mimo że dotyczyło branży mojej 18-letniej kariery i tak naprawdę show biznesu, teraz tak sobie myślę, jak z tobą rozmawiam, to dotyczy różnych aspektów życia. Między innymi właśnie o to, co pytasz. Idealnie się wpisuje w to, żebyśmy sobie nie zazdrościły, nie były zawisne, tylko żebyśmy się wspierały.